Siemka, Tojemka, witam was na kolejnym odcinku ze Star Wars Galaxy of Heroes. Dzisiaj w gierce pojawia się nowa postać, Fennec Shand. Fennec może poznaliście jako oczywiście łowcę nagród, łowczynię, bo to kobieta jest, w Mandalorianinie, albo też w Bad Batch. Też tam się pojawiła, także jeśli wam się postać spodobała, no to może i warto by ją tutaj przygarnąć. Może też się okazać cennym nabytkiem do właśnie Bounty Hunterów, zobaczymy, bo tak naprawdę nie wiem jeszcze, jakie dokładnie tam ma przynależności. Tutaj są napisane takie rzeczy, że dostaje też ten payout, czyli nagrodę za wykonanie tego zadania. No i oczywiście jest event, tak jak zawsze z poprzednimi postaciami było, że po prostu będzie można ją odblokować, jakieś tam jej podstawowe gwiazdki, czyli pewnie na 3 gwiazdki będzie można ją dziabnąć. Także idziemy sobie do eventu, który się nazywa Tales from the Outer Rim. No i dobra. Przeskoczmy sobie tutaj. A zobaczcie. Mamy Mandalorianina, czyli postać z serialu. Mamy naszą Fennec. Mamy Bo-Katan, też ją kojarzymy z serialu. Cara Dune i Quill. Wszystkie te postacie są z Mandalorianina. No w sumie Fennec też. Także, cóż, tak jak napisali, kontynuując przygody Mandalorianina, mamy dostęp do czegoś takiego i mamy na wszystkim 13 tiery, 7 gwiazdek, także 100 powera, także tutaj nie powinno być najmniejszego problemu. Nie wiem, czy to w ogóle się skaluje z naszymi postaciami, chyba nie. Nie powinno raczej, bo no, generalnie mam je, no ale... Fennec is Dangerous Assassin and Bounty Hunter. Czyli Fennec jest niebezpiecznym zabójcą Bounty Hunterem, czyli łowcą nagród. Ma synergię z Mandalorianinem bez Beskar Armor. Try using his Disciplined Setup Ability. Czyli mamy coś, co będziemy puszczać, te takie, można powiedzieć, takie ptaszki, te małe petardki, i ona niby ma z tym jakąś synergię. Teraz mamy napisane: every time an enemy is damaged until his next round, the Mandalorian Beskar Armor will gain more whistling beards to use with his next auto attack. Znaczy, next attack. No, auto attack można powiedzieć, no ale dobra, nieważne. Czyli teraz jak zadajemy damage'a, to będziemy tutaj dostawać dodatkowe ładunki. Crushing Strike deals multiply instance of damage to the target enemy. Czyli kilka razy zadamy. O! Wow! Aż 5 dostaliśmy? Widzieliście to? Aż 5! Czyli teraz jak znowu hitnę, to on zostanie znowu 5. Wow, nice! A tutaj? A, tak, tylko jeden. Ale tutaj jak walnę, to on będzie miał maksa już 20. No proste. 20 ptaszków i teraz używamy i robimy się kanę. Pyk. No, ładnie. Ale nie, bo faktycznie z innymi też się to ładowało. O, dostaliśmy 10 fragmentów. Z innymi postaciami też się to ładowało z tej jego drużyny. Ale jak widzicie, Fennec ma taki atak, że kopie wiele razy. Także... No, nice. Dobra, z Bounty Hunterami teraz samymi. Okej, zobaczmy, co tutaj będzie. No, generalnie ciekawe, czy z nimi też się to skaluje. Bo tam na pewno w opisie skilla jest napisane: I don't miss, deals damage to all enemies and the weakest enemy takes more damage. A, czyli najsłabszy przeciwnik bierze najwięcej obrażeń. All dark side scoundrels allies will gain overconfidence. Czyli wszyscy nasi sprzymierzeńcy, którzy są skandrelami, czyli znaczy dark side, skandrele, czyli ciemna strona mocy i szumowiny, dostaną overconfident, reduced defense and increased evasion. Czyli będziemy mieli przebicie i zwiększone uniki, do tego jeszcze offense, czyli damage i speed. If all dark side scoundrels have over conflict confident, then all scoundrels ally gain it instead. Okay.
Okej. Aha, bo to tylko jednemu daje? No chyba tak. No nieważne. Dobra, no to siupamy. Tutaj raczej nie powinno być problemu. Ale tej postaci w ogóle nie mam, ale on tutaj chyba siatkę rzuca i wszyscy... Tak, wtedy wszyscy się na niego rzucają. Na dwa razy! Okej. Fajne skille ogólnie tutaj mają te postacie. Jest 11. Tutaj sobie dorzucimy. 16. 17. 20. I teraz fajnie by było... O, rzucić to i wszystkich zabić. Nie no, fajne, fajna synergia. Chociaż Mandalorian... No nie no, będę go używał na pewno, bo już go prawie zrobiłem. Ale fajnie by było go też rzucić do teamu Mandalorian. No nic, no zobaczymy. W ogóle ta Fennec wydaje się fajna. Ale jako taka synergia razem właśnie z pozostałymi. Albo z Kandralami, albo Bounty Hunterami. Dobra, mamy ten payout. Oj, sobie kliknąłem, sobie nie zobaczę, ale generalnie, o. Whenever Fennec Shand receive reward from contract, dobra. Dostaje 15% critical szansy, 25% critical damage'a, and seasoned veteran until the end of battle, which can be copied, dispelled or prevented. Co to jest ten season, ale zobaczymy. I jaki to musimy zdobyć? Okej. Okay. Aha, bo musimy wykonać kontrakt naszego głównego. No cóż, nie wiem jaki jest kontrakt na Mandalorianinie, także chyba się nie dowiem. Ojejku, jak oni go biją. Dawać w niego siatkę i jedziemy z chłopem. Dobra. Ojejku. Jeszcze raz. Dobra, damy sobie taunta. No i co? Fajnie. Fajnie, że payouta wbiliśmy, nie? Żeby zobaczyć, jak to działa. Tak szybko padli, że nawet nie dałem rady. No, dobra. Mam już za dużo modów, także jeszcze mody tutaj mi wskakują, ale będą wskakiwać do skrzyneczki, bo mam ich za dużo. Muszę troszkę sprzedać albo coś z nimi zrobić. Dobra. Generalnie to w ogóle jakąś historię się opowiada, bo tak na razie to tak średnio. Jawę? Lone Fox. Grant Fennec huge stat bonus that are reduced for each other ally. Try taking her into battle with Fever Ally sometimes. Okej. At the start of battle, Fennec Shand gains 100% max health, max protection, defense, offense. These numbers are reduced by 25% for each other ally. A, czyli im mniej mamy sojuszników, tym większy bonus zostaje na start do HP, protekcji, defensa, offensa. No, także super. Kontrakt, 20 debuffów. Are dispelled or expire from Bounty Hunters. A, czyli 20 debuffów muszę ściągnąć z Bounty Hunterów. To wtedy dostanie bonus. A jaki bonus to jest? Reward. 20% defense, overconfident until the end of battle. Okej. Tylko... Jak ja mam sobie pościągać te debuffy? No chyba tak. I 15% dopiero. No jak one umierają? To jak ja mam realnie wbić ten payout? Jak oni to zaprojektowali, tą rozgrywkę? Bez sensu. No zobaczcie. Ja wszystkich zabiję i nie dostanę tego buffa. Nie, no to są jakieś jaja, nie? 15% ledwo wbiłem. No, przynajmniej do Fennec dostajemy punkty, nie? No jejku, już zaraz skończymy event cały. No, także nie orientuję się w tym momencie, czy to jest jakaś historia, bo takiej to ja nie widziałem na pewno. O, okej.
Making an impression. Grants Fennec turn matter whenever an ally loses overconfidence. She also gain offense stacking. A, czyli jak nasz dostanie, ściągnie się z naszego ten overconfident, to ona dostaje bonusy. Dobra, making impression. Plus 10% ofensa jeszcze dostaje do tego, stakuje jej się to. Dobra, teraz... nawet tego nie zobaczymy zresztą, bo tak to wygląda, nie? Generalnie. Tego nie zabijemy, ale Gunray'a bym sobie tutaj dziabnął chętnie. Nie no, generalnie to przeciwnicy tutaj to złoto jest, naprawdę. Patrzcie, dob, dwóch nie żyje. Dobra, temu nakopiemy. Nie, dobra, co tam będziemy? Pogramy sobie na czas. Cioch, 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 cioch. A temu nawet obrażeń nie zadam, bo on jest immunity na... O! Super. No i co? Tylko przedłużasz nieunikniony, gościu. No, dawaj, jeszcze. No. Już. Jeee, możemy mu narąbać. Bez sensu. Jakie te moby są słabe? Ja wiem, że tutaj chodzi tylko o to, żebyśmy zdobyli te fragmenty, ale nie jesteśmy w stanie sobie przetestować tej postaci generalnie. I też długo nie będę, bo przecież muszę ją zrobić. O, jest Fennec solo. O, mogę jej dobrać kompanów, no to super, no to ładujemy. 122 tysiące, no to jak mam nie zrobić tego? Bonusowy tier. Znaczy generalnie to mógłbym wrzucić tutaj na przykład jakieś postacie, które będą miały z nią synergię, ale są... Nie wiem, czy za słaby, czy dadzą radę. Nie wiem, na ile ten tier jest tutaj, można powiedzieć, do sprawdzenia. Okej. Okay. Ja bym tu sobie rzucił granaty. Zobaczymy, czy wszyscy nie wylecą w powietrze. Nie no, troszkę tam przeżyli. Także, żeby zdobyć... Oj, nie ten skill nacisnąłem, ale trudno. Bo to i tak nie ma najmniejszego znaczenia. Co sobie bym tam nie naklikał, to by przegrali, bo tutaj jacyś słabi przeciwnicy, a można było sobie dobrać, co tam chcieliśmy. A to jest bonusowy tier, dostaliśmy jakieś tam mody. No dobra. Tutaj można by wykorzystać tą Fennec z tymi Bounty Hunterami generalnie i zobaczyć, jak to wygląda. Także dobierzmy sobie 4 Bounty Hunterów i jeśli nie znokautujemy przeciwników za szybko, no to może coś z tego będzie. Bo generalnie to by trzeba poczekać, aż echo walnie nam... tak, aż echo nam walnie tego skilla. O! Aha. Serio? I nie nałożył nam żadnego? Żadnego? Naprawdę żadnego? Co jest? Żadnego debuffa nam nie nałożył. What the hell? Okej. Okay. No cóż. Zabić dziada. Co? Mam dalej zero payout. No bo jak ja mam ściągnąć z... O jest, jeszcze umarł. Jak ja mam ściągnąć z siebie debuffy, jak ja żadnych debuffów nie otrzymuję? Halo? Dostanę jakieś debuffy? Jest! Jakiś jeden! Super! Echo! Halo, echo! Potrzebuję, żebyś mi ściągnął... Znaczy, żebyś mi dał jakieś debuffy. O, 15%. Whenever Fennec receives a reward... O, to nie to. Kontrakt. 20 debuff are dispelled or expired from Bounty Hunters. Czyli po prostu 3 debuffy zniknęły. I tyle. Podpalmy go, nie wiem, przeżyj jeszcze trochę, echo. Halo, zrób coś. Jest! Super, tylko że już nie żyje. Nie, no bez sensu. Nie jesteśmy w stanie tutaj przetestować, jak działa jej payout. No bo po prostu te, po prostu moby giną, zanim do czegokolwiek dojdzie. Także Fennec może być ciekawą postacią, ale synergii z właśnie, no, jak on się tam nazywa?
Och, będę musiał sprawdzić, bo nie pamiętam jego nazwy. Ten support z dwoma pistoletami z Bounty Hunterów. No, promocja, widzicie. Cyk, fenek na trzy gwiazdki. Ona należy do Bounty Hunterów i Skandrelin, także raczej tutaj nie powinno to być dla was zaskoczeniem. Darkside Attacker, lider. Także, no generalnie może i fajna postać, ale to kiedyś może, wiecie, jak już się w nią pobawimy, że coś tam jej podblokowujemy, no to wtedy może tak. Teraz to, no nie da się sprawdzić, a ja nie mam kasy, żeby to zrobić w ogóle. O, ta postać, Griff Karga. Bo on tutaj jak używa coś takiego, dispel all debuffs on Bounty Hunter. Czyli jak nałożą na nas debuffy i właśnie Griff ściągnie te debuffy, no to mamy instant, dosłownie instant ten payout. Także jest tu jakiś potencjał, ale we współpracy właśnie z takimi postaciami. Także wtedy tak. No ale no nic, no w tym momencie wygląda to jak wygląda, no zdobyliśmy postać, ale więcej z tego eventu już nie zobaczymy. A tutaj dostałem, widzicie, jeszcze w sumie 6 modów, także sobie będę musiał je zaraz użyć. No dobra, to by było tyle w takim razie na dzisiaj. No cóż, nowa postać, zawsze spoko. Ja się w ogóle zastanawiałem, czemu jej jeszcze nie ma właśnie w Star Warsach i się bardzo cieszę, że się pojawiła, bo może będą z nią fajne gameplay. No dobra, to by było tyle na dzisiaj. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.